Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Tęcza. Dzień był deszczowy. Biedronka Basia i Ślimak Bartek zasmuceni siedzieli pod ogromnym liściem. Nagle słońce wyszło zza chmur, a niebo znowu zrobiło się niebieskie. Ale padać nie przestało i wkrótce niebo przecięła kolorowa tęcza. Jest piękna! Krzyczeli. Bartek pomyślał, że warto byłoby się wspiąć na tęczę i zjechać po niej na drugą stronę. Ale pierwsza próba nie skończyła się dobrze. Chyba spróbuję z drugiej strony, powiedział. Uwierz mi, nie można się wspiąć na tęczę, powiedziała do Bartka Basia. Ale Ślimak wpadł na nowy pomysł. Użyję drabiny. Bartek, to chyba nie najlepszy pomysł, powiedziała przestraszona Basia. Biedronka miała rację. Bartek był zły. Basia chciała pocieszyć przyjaciela. Może się pobawimy? Ale Bartek nie chciał się poddać. Zobacz, Basiu, teraz będę mógł wskoczyć na tęczę. Ale ten plan też się nie udał. Basia podbiegła do Bartka. Nic ci się nie stało? Nie. Szlochał Bartek. Bartek był bardzo smutny. Basia starała się go rozweselić. Mam dla ciebie kwiatek, powiedziała uprzejmie, ale Bartek nie dał się pocieszyć. Później deszcz przestał padać, a tęcza zniknęła. Wracając do domu, trzymali się za ręce, a Basia opowiadała Ślimakowi śmieszną historię. Rozchmurz się, Bartku. Pojutrze są twoje urodziny. Na pewno dostaniesz wspaniałe prezenty. Po powrocie do domu Basia wpadła na świetny pomysł. Zrobię dla Bartka tęczową zjeżdżalnię, powiedziała do siebie. Spełni się jego marzenie. Będzie mógł zjeżdżać z tęczy. Baltazar i Matylda pomogli jej. Baltazar, Matylda i Basia pomalowali zjeżdżalnię kolorowymi farbami. Owinęli w żółty papier i obwiązali niebieską wstążką. Przyjaciele upiekli nawet dla Bartka urodzinowy tort. Gdy nadszedł odpowiedni czas, Baltazar i Matylda zaprowadzili Bartka do domu Basi. Wszystko było gotowe na urodzinowe przyjęcie. Dajmy mu prezent! Krzyczał Baltazar. Basia dała Bartkowi czekoladowy tort. Prawdziwa tęcza! Tęczowa zjeżdżalnia! Czy mogę ją wypróbować? Pewnie, że możesz! Odpowiedziała Basia. Tęczowa zjeżdżalnia spodobała się Bartkowi. Jeździł raz za razem. Matylda i Baltazar byli tak szczęśliwi, że zaczęli tańczyć. Wiesz, Basia? Powiedział Bartek. To naprawdę jest piękny prezent. Dziękuję. Wielu przyjaciół przyszło świętować urodziny. Konik polny Laura, żuk Edek, ważka Klara, a nawet chrząszcz Staś. Mały Ślimak pozwolił wszystkim jeździć na zjeżdżalni. Basia, Bartek i ich przyjaciele bawili się do zmroku. Tego dnia Bartek kładł się spać z uśmiechem na ustach. Wspaniałe urodziny! Powiedział uradowany. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Żółta Biedronka. Wiosna nareszcie przyszła.
Biedronka Basia zdecydowała, że czas najwyższy zrobić porządek w ogródku. Z szafy wyjęła szpadel i grabie, a na głowę założyła śliczną czapeczkę. Ledwie wyszła z domu, gdy usłyszała, że ktoś jęczy. Krzyś! Masz złamane skrzydło! Zauważyła mała Biedronka. Słońce zaświeciło mi prosto w oczy i uderzyłem w drzewo. Bardzo mnie boli! Odpowiedział kanarek. Wtedy pojawili się Bartek i Staś. Staś, pobiegnij po doktora Sowę. Krzyś złamał skrzydło! Powiedziała Basia. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. To bardzo poważne złamanie. Powiedział z powagą. Delikatnie obwiązał bandażem złamane skrzydło kanarka. Wiesz, Basia? Pewnego dnia powiedział Krzyś. Na wyspie, z której pochodzę, też mieszka mała Biedronka. Naprawdę? Też jest czerwona w czarne kropki? Zapytała radośnie Basia. Jak ma na imię? Nazywa się Kasia. Nie jest czerwona, lecz żółta, ale kropki ma czarne, tak jak ty. Jest bardzo podobna do ciebie. Może polecisz ze mną do niej, gdy moje skrzydełko będzie zdrowe. To wspaniały pomysł. Czy Bartek może polecieć z nami? Oczywiście. Na moich plecach wystarczy miejsce dla was obojga. Kilka dni później doktor Sowa odwiedził rannego kanarka. Z radością stwierdził, że skrzydełko Krzysia jest jak nowe. Kanarek podziękował Sowie za pomoc. Posadził Bartka i Basię na grzbiecie i poleciał na swoją wyspę. Wkrótce lecieli nad dużym jeziorem, na środku którego znajdowała się mała wyspa. Widzicie ją? Lecimy na tę wyspę. Moje gniazdo jest na czubku najwyższego drzewa. Trzymajcie się mocno, będziemy lądować. Krzyś wylądował idealnie. Bartek i Basia mogli zejść na ziemię. Nie złapiecie mnie! Zawołała Biedronka w pomarańczowej sukience. Krzyczała do małych pcheł, które ją goniły. Uważaj! Zawołała Basia, ale Biedronka wpadła na nią. Bardzo przepraszam, nie chciałam cię przewrócić. Nazywam się Kasia, a ty? Ty jesteś Kasia! Przylecieliśmy do ciebie! Jestem Basia! Pokonałam daleką drogę, żeby poznać moją kuzynkę. Kuzynkę? Zapytała Kasia z uśmiechem na ustach. Tak, ale masz czarne kropki, ale nie jesteś czerwona tak jak ja, tylko żółta. Masz rację, powiedziała żółta Biedronka. Chodź, pokażę ci mój domek, zaproponowała Kasia. Gdy tylko zobaczyli domek, Bartek i Basia zaczęli się śmiać. Mój domek wygląda tak samo, tylko że jest czerwony. Bartek, Basia i Kasia wybrali się na długi spacer po wyspie. Tam jest sosnowy las z małym strumikiem po środku. Sami zbudowaliśmy most. Z dumą wyjaśniła Kasia. A co jest na środku łąki? Wygląda jak zjeżdżalnia. Bo to jest zjeżdżalnia, ale taka wyjątkowa. Chodźcie, pokażę wam. Czy ja też mogę zjechać? Oczywiście, że możesz. Za mną. Powiedziała Kasia i zjechała na sam dół. Bartek, Basia i Kasia bawili się na zjeżdżalni, aż zaczęło robić się ciemno. Zrobiło się późno. Chodźcie, zabiorę was do domu. Powiedział Krzyś. Basia i Kasia wymieniły się czapeczkami. Szczęśliwej drogi! Życzyła im Kasia. Odwiedźcie mnie kiedyś. Było już bardzo późno, gdy Krzyś wylądował przed domkiem Basi. Księżyc świecił, a niebo pełne było błyszczących gwiazd. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Piernik. Nastał grudzień, a las pokryła gruba warstwa śniegu. Bartek i Basia gawędzili w domu Biedronki. A może upieczemy piernikowe ciasteczka? Zaproponowała Basia z szerokim uśmiechem na ustach. Bartek i Basia zabrali się do pracy w kuchni. Krzątali się pośród przypraw i mąki.
Następnie rozwałkowali cienkie ciasto na stole. Basia wyjęła z szuflady foremki do pierników. Przyjaciele wycięli mnóstwo różnych kształtów i wsadzili pierniki do piekarnika. Po upieczeniu ciasteczka były chrupiące. Basia wyjęła je z piekarnika i przesypała do ślicznej miski. Następnie ostrożnie wystawiła ją na śnieg. Gorące ciasteczka szybko wystygną na mrozie, powiedziała Bartkowi. W tej samej chwili nad domkiem przylatywała sroka. Poczuła smakowity zapach piernikowych ciasteczek. Wyglądała i złapała w potężny dziób miskę z ciasteczkami. Później, gdy Basia wyszła z domu, miski i ciasteczek nie było. O rety! Ktoś zabrał nasze ciasteczka! Krzyknęła. Ale kto mógł to zrobić? Zapytał Bartek. Bartek i Basia postanowili poszukać złodzieja w lesie. Jako pierwszą spotkali Irenkę. Cześć, Irenko. Ktoś zabrał moją żółtą miskę pełną piernikowych ciasteczek. Nie wiesz, kto to zrobił? Zapytała Basia. Wiem, to była sroka. Poleciała w tamtą stronę. Przyjaciele szli, aż spotkali gąsienicę. Cześć, gąsienico. Sroka zabrała moją żółtą miskę wypełnioną piernikowymi ciasteczkami. Widziałaś, w którą stronę poleciała? Gąsienica wskazała kierunek. Chwilę później Bartek i Basia zauważyli Roberta i Edka, budujących bałwana. Widzieliście srokę? Zabrała moją miskę i nasze pierniki! Poskarżyła się Basia. Tak, widzieliśmy ją. Poleciała nad strumień, odpowiedział żuk. Zobacz, Basiu, okruszki z ciasteczek! Sroka musiała tędy lecieć! Krzyknął nagle Bartek. Jeśli pójdziemy za tym tropem, dotrzemy do gniazda sroki! Zaproponowała Basia. Przyjaciele szli za okruszkami i wkrótce dotarli do gniazda sroki i smakowitego zapachu piernikowych ciasteczek. Bartek i Basia zapukali do drzwi. Czy to ty zabrałaś miskę wypełnioną świeżymi ciasteczkami? Zapytała Basia, gdy tylko sroka otworzyła drzwi. Tak, to ja. Byłam bardzo głodna, zauważyłam miskę, więc ją zabrałam, ale mogę ci ją oddać. Nie można zabierać rzeczy, które do kogoś należą, powiedziała Basia. Do domu wracała w kiepskim nastroju. Bartek musiał się postarać, żeby nadążyć za Biedronką. Nie denerwuj się, Basiu. Wiem, że sroka zabrała twoją miskę, ale ją oddała. Na pewno cię przeprosi, powiedział mały ślimak. Bartek i Basia zaprosili swoich przyjaciół. Matylda, Baltazar i Staś przyszli na herbatkę. Wszyscy usiedli przy stole i zaczęli jeść. Kilka chwil później usłyszeli delikatne pukanie. Basia otworzyła drzwi. Na zewnątrz stała sroka i wyglądała na bardzo zawstydzoną. Przyniosłam ci syrop z dzikiej róży. Przyjmij go jako przeprosinę za to, że zabrałam twoje ciasteczka, powiedziała sroka. A może zostaniesz z nami i zjesz kilka ciastek? Przy naszym stole nie zabraknie miejsca. To bardzo ucieszyło srokę. Przyjaciele, siedząc przy stole, zajadali przepyszne ciasteczka i popijali różany syrop. Gawędzili i śmiali się aż do późnej nocy. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Koszmarny sen. Pewnej deszczowej nocy Bartek szykował się do snu. Umył zęby i wskoczył do łóżka. Ale wkrótce usłyszał na zewnątrz dziwny hałas. To chyba wiatr! Ale znowu usłyszał hałas. Co to może być? Nałożył kapcie i otworzył drzwi, ale nikogo nie zobaczył. Chyba mi się wydawało, powiedział i znowu wskoczył pod kołdrę. Ale ktoś znowu zapukał. Kto to? Burknął Bartek. Otworzył drzwi i wyjrzał na zewnątrz. Gąsienico, wejdź do środka. Jesteś taka mała, że cię nie zauważyłem. Co się stało? Śnił mi się koszmar. Mogę zostać u ciebie? Powiedziała gąsienica.
Oczywiście, że możesz. Bartek przygotował w pudełku łóżko dla gąsienicy. Proszę bardzo, możesz spać tutaj. A czym się przykryję? Moja czapka powinna się nadać. Jest jak śpiwór. Cieszę się. A teraz idźmy spać, bo jestem bardzo zmęczony. Bartek już prawie zasnął, gdy odezwała się gąsienica. Możesz zostawić włączone światło? Boję się ciemności. Księżyc świeci dziś bardzo jasno. Nie masz się czego bać. Spróbuj zasnąć. Ale tu jest ciemno, powiedziała gąsienica. Nie jest ciemno. O, właśnie, że tak. Dobrze. Odsłonię okno, żebyś widziała księżyc. Gwiazdy też świecą, a teraz idziemy spać. Narzekał Bartek. Mały ślimak okrył się kocem i szybko zasnął. Ale zielona gąsienica znowu go obudziła. Chce mi się pić. To się napij, krzyknął Bartek. Ale nie dosięgnę do szafki. Proszę, Bartek, pomóż mi. Dziękuję. Śpi dobrze. I tak by się stało, gdyby zielona gąsienica nie obudziła Bartka raz jeszcze. Jestem głodna. Jest za późno na jedzenie. Rano zjemy śniadanie. Ale ja jestem teraz głodna. Przez burzę nie zjadłam kolacji, narzekała gąsienica. Dziękuję. Już nie będę ci przeszkadzać, obiecała zielona gąsienica, ale nie dotrzymała słowa. Bartek, nie mogę zasnąć, boję się, powiedziała, budząc małego ślimaka kolejny raz. Czego się boisz? Zapytał Bartek, ziewając. Nie wiem, proszę opowiedz mi coś, co pozwoli mi zasnąć. Dobrze, opowiem. Teraz i tak nie zasnę. Bartek zaczął opowiadać historię. Mówił o tym, jak wiatr porwał latawiec, jak znaleźli kapelusz muchomora i jak doktor Sowa wyleczył jego bolące ucho. I co stonoga dostała pod choinkę. Ale gąsienica niewiele usłyszała, bo bardzo szybko zasnęła. Bartek wreszcie mógł odpocząć. Nim się obudzili, burza minęła i wyszło słońce. Widzisz ten obrazek? Czasami i mnie śnią się koszmary. Wtedy myślę o tej wróżce. Ona przegania wszystkie złe myśli i koszmary. Narysuję dla ciebie coś, co lubisz i będziesz to mogła przykleić nad swoim łóżkiem. Jeśli poczujesz się źle, będziesz mogła na to popatrzeć, a koszmary znikną. Słonko, narysuj dla mnie słonko. Bardzo je lubię, bo zawsze się uśmiecha. Jest bardzo ładne. Dziękuję, powiedziała gąsienica. Przyklej rysunek nad swoim łóżkiem, powiedział Bartek. Gąsienica wzięła obrazek i z uśmiechem na ustach wróciła do domu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Młyn. Pewnego letniego dnia Bartek i Basia grali w badmintona przy młynie. Nagle usłyszeli dziwne szlochanie. Dźwięk dochodzi z młyna, powiedział ślimaczek. Bartek i Basia podążyli za dźwiękiem, aż w końcu dotarli do młyna. Tam zobaczyli młynarza, który siedział na ziemi i płakał. Dlaczego płaczesz? Zapytali. Burza zniszczyła skrzydła wiatraka, a ja nie potrafię ich naprawić, poskarżył się załamany chrząszcz. Zawołamy naszych przyjaciół. Staś ma piłę, a Baltazar młotek. Razem na pewno go naprawimy, zaproponowała Basia. O, dobrze, odpowiedział chrząszcz. Biedronka poleciała po swoich przyjaciół i wkrótce do młyna przybyli Staś, Baltazar, Klara, Edek, Robert i Maurycy. Wszyscy wzięli się za naprawę zniszczonych skrzydeł wiatraka.
Pracowali ciężko przez 2 długie dni, które wystarczyły, aby naprawić młyn. Hurra! Jest jak nowy! Ucieszył się chrząszcz młynarz. Jutro uruchomię młyn, zrobię mąkę, a potem upiekę dla was pyszny chleb. Ale nazajutrz pojawił się kolejny problem. Nie było wiatru, a bez niego skrzydła wiatraka nie mogą się poruszać. Chrząszcz młynarz znowu się rozpłakał. Już dobrze, nie płacz. Spróbujemy je rozruszać i może wkrótce pojawi się wiatr. Zaproponował Staś, a reszta się z nim zgodziła. 7 przyjaciół pchało 6 skrzydeł wiatraka. Staś, Baltazar, Robert, Bartek, Ede, Klara i Maurycy. Dawali z siebie wszystko, ale wkrótce byli bardzo zmęczeni. Już nigdy nie upiekę chleba, użalał się młynarz. Poproszę wiatr, żeby zaczął wiać, odrzekła Klara i odleciała wysoko. Grzecznie zwróciła się do wiatru. Drogi wiaterku, zacznij wiać, bo skrzydła wiatraka nie chcą się obracać, a przez to chrząszcz młynarz płacze. Wiatr był zaskoczony. Wymamrotał coś do siebie, po czym leniwie podleciał do młyna. Wziął głęboki wdech i zaczął obracać skrzydłami wiatraka. Młyn znowu działał jak należy. Młynarz wypełnił lej, a kamienie mieliły pszenicę na mąkę. Biała mąka zaczęła tworzyć imponujący stos. Skrzydła wiatraka zatrzymały się dopiero wtedy, gdy Klara dała znak swojemu wietrznemu przyjacielowi. Dziękuję, tyle wystarczy, powiedziała wdzięcznym głosem i wiatr wrócił na swoje niebo. Gdy mąka była gotowa, młynarz przygotował ciasto na chleb. Włożył bochenek do pieca i cierpliwie czekał, aż się upiecze. Gdy nabrał złotego koloru, wyciągnął go z pieca i pokroił na grube kromki. Przyjaciele zajadali się chlebem z masłem i dżemem. Wielka uczta trwała aż do ostatniego okruszka.